Jak zaczynałem, jak mnie zaproponowano i zgodziłem się, to jeden z moich kolegów mówi, no to pójdziesz, będziecie ludzi nieudacznych fabrykowali, którzy będą później mieli zawód na całe życie, bo kto przyjmie do pracy, wtedy był tylko państwowy sektor, prawnika z kulu. A tymczasem jak wezmę, ilu posłów było z naszego wydziału, z tej młodzieży. Są i adwokaci, są ludzie na różnych ważnych stanowiskach, mimo takiej małej grupy. Oczywiście, gdyby trwał tamten system, to ten mój kolega, który przestrzegał, miałby rację, no ale myśmy już wtedy mieli nadzieję. Nieścisłe, że to będzie akurat w takim przedziale czasowym, ale że to już ten system się kruszy. Na podstawie uchwały Senatu Akademickiego z dnia 27 lutego 1976 roku Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji nadaje panu profesorowi Wiesławowi Trzynawskiemu medal za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w związku z ofiarną pracą na rzecz Uniwersytetu. Pan profesor Wiesław Trzynawski jest wybitnym specjalistą w zakresie prawa cywilnego. Był prodziekanem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w pierwszym okresie istnienia Wydziału. W historii Wydziału zapisał się jako doskonały dydaktyk i wychowawca młodzieży. W swojej dwuletniej pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej był niezwykle oddany dziełu kształtowania postaw młodzieży w duchu służby i odpowiedzialności wobec Boga i Ojczyzny. Senat Akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dowód uznania i wdzięczności za pełną oddania ofiarną pracę na rzecz rozwoju i promocji naszego Uniwersytetu, za wieloletnią owocną pracę naukową i dydaktyczną, pełnienie funkcji prodziekana Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych w latach 1987-1990 oraz wybitny wkład w rozwój prawa cywilnego przyznał panu profesorowi Wiesławowi Trzynawskiemu medal za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ja jestem z kulem, czuję się bardzo związany przede wszystkim z ówczesną młodzieżą. Ta młodzież zajęła bardzo wiele stanowisk państwowych i innych. To był rzeczywiście z całej Polski wyjątkowy taki dobór. A ja zresztą miałem z nią kontakt. No, również czuli, że ja tam jestem taki trefny, więc prawda? Ale ja byłem kuratorem koła prawników. Później tylko tego nie objęłem, był taki zespół Wademekum, który wydawał też mnie na kuratora, tylko już wtedy zostałem ministrem i chociaż Senat powołał, to już tego nie funkcjonowałem. Ale jeszcze poza tym przecież zapraszano mnie na do duszpasterzy akademickich. Zawsze moje wykłady były, a wieczory były na spotkaniach innego charakteru, innego rodzaju. Później zresztą, jak już powołaliśmy Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, to w tym czasie na kulu była to duża grupa. Zresztą było kilku profesorów w Zjednoczeniu. Więc muszę powiedzieć, że to jest okres. Co więcej, to były małe grupy, seminarium czy coś, to było te, prawda, 10 osób czy ileś. To tworzy też taki pewien kontakt indywidualny. Szereg tych moich studentów dawnych pisze do mnie na święta w dalszym ciągu po tylu latach życzenia, prawda. Niektórzy są i tacy, co mnie odwiedzają.
oczywiście dzisiaj o tym mowy nie ma, bo się zrobiła olbrzymi wydział, prawda, i kontakt z profesorem siłą rzeczy jest inny, no takie są prawa, ale na tym odcinku, natomiast o odcinku, że tak powiem, chociaż byłem tym prodziekanem stosunków, że tak powiem, w ramach środowiska samych, to były różne. Jest taka bajka Kraszyckiego. Spór między kroniką a kalendarzem. Rozstrzyga biblioteka i mówi do kroniki. Ty zmyślasz, co było, on zmyśla, co będzie. Bo jak ja widzę, jak w tej chwili o historii rzeczy, w których ja brałem udział, mówi się, no to rzeczywiście no, są różne relacje, różne rozumienie tego. To jest coś podobnego, ale to nie jest to, co było. No, taka jest natura historii. Ale ja uważam, że ja nie chcę zmyślać tego, co było. Niech to robią inni. A natomiast jest dużo lepiej w tym wieku myśleć o przyszłości, bo w życiu publicznym się zawsze przeżywa zawody. Nigdy nic nie wyjdzie. A teraz to ja już tego ryzyka nie mam. Nie dożyję do zawodu.